Czy posiadając zaledwie 3 produkty w swojej ofercie można podbić serca speedkiberów? Na to pytanie musieli sobie odpowiedzieć właściciele firmy WinCube, którzy nowymi kostkami 4x4 próbują nieco ożywić ten zapomniany segment układanek. Cześć! Ostatnie lata przyniosły stagnację, jeżeli chodzi o topowe modele kostek 4x4. Do tych największych wydarzeń zaliczamy porażkę Gana 460M z 2018 roku. Gan popełnił błąd, używając torów na podstawach narożnych centrów, zamiast pinów do trzymania krzyżaka. Dodatkowo, za sprawą za dużej dysproporcji w rozmiarach krawędzi do centrów, sprawili, że kostka miała mniejszą stabilność. Oraz sukcesy takich kostek jak Moyu GTS 2M oraz jej późniejszej, mniejszej wersji z 2019 roku Moyu EOS WRM, a także sukces kostki YJ MGC z 2020 roku. Tak, od wprowadzenia MGC minęły już 4 lata. Początek tego roku przyniósł jednak coś nowego, a może raczej odświeżonego. Firma WinCube pojawiła się na rynku z produktem zaprojektowanym przez trzykrotnego rekordzistę świata w 4x4 Haixiu Zhanga. I chociaż jego rekordy padły ponad 14 lat temu, to doświadczenie w czuciu kostki wydaje się być tu kluczowe, a to docenili współcześni zawodnicy. Początkowo WinCube oferował dwie wersje swojego produktu, standardową i tą z powłoką UV. Jednak pod koniec września do oferty dołączyła trzecia opcja. Co ważne, nie było to wynikiem słabego zainteresowania wcześniejszymi modelami, wręcz przeciwnie. Po kostkę sięgnęli już m.in. Dymon Krasiński, Sebastian Wyatt, Tuan Dulemont czy Stanley Chappell. Podstawowa wersja Bina zdobyła popularność głównie ze względu na podobieństwo do MGC 4x4. Główna różnica tkwi jednak w stabilności. Konstrukcja Wina jest bardziej sztywna, co przypadło do gustu najlepszym zawodnikom. Już po pierwszym użyciu można odczuć, że jest to przemyślany produkt. Kostka działa płynnie i lekko, bez uczucia suchości. Model, który teraz widzicie, to wersja UV, pokryta dodatkową warstwą ochronną. Zaglądając do wnętrza kostki, zauważymy jednak spore różnice w porównaniu do MGC. Może nie tak duże jak między Ganem a innymi modelami, ale nadal są to różnice istotne. MGC dzięki dwutorowej konstrukcji centrów zapewnia miękki feeling, w zamian jednak nie oferuje pełnej stabilności podczas ułożenia. Natomiast Win dzięki zastosowaniu prostych powierzchni bocznych zarówno krawędzi jak i narożników i powiększeniu wewnętrznych rogów na centrach ma większą stabilność, która nie wpływa na mniejszy zakres podczas ścinania zakrętów. Dodatkowo producenci Wina postawili na plastik typu primary we wszystkich wewnętrznych częściach, a to po pierwsze polepsza jakość części, a po drugie na dłuższą metę zmniejsza tarcie. Dotychczas układałem na kostce YJ Zilong Mini, w tej wersji jeszcze bez Balkora. Oczywiście, tak jak w przypadku Mega Minxa, zmiana kostki poniosła za sobą chęć poprawy czasu. Przysiadłem i poprawiłem swoją technikę układania metodą Yao. Skupiłem się na etapie parowania trzech pierwszych par krawędzi oraz poprawiłem etap łączenia tych ostatnich 8 krawędzi. I o ile wcześniejsze czasy poniżej 1 minuty pojawiały się bardzo sporadycznie, to po przejściu na Wina i poprawie techniki udało się osiągnąć singla na poziomie 51 sekund, a czasy SAP 1 zaczęły pojawiać się częściej. Jako że mój poziom układania kostki 4x4 jest lata świetlne za topowymi zawodnikami, to wrażenia z układania na tych kostkach poprosiłem Przemka Kaletę, dwukrotnego mistrza Polski i wielokrotnego rekordzisty Polski właśnie w konkurencji 4x4. No, kostka MGC, na której podam do tej pory, była bardzo wyrobiona, przez co byłem też do niej przyzwyczajony. WinCube UV Coated już po wyjęciu z pudełka chodzi całkiem dobrze. Natomiast ja wolałem ją zasetapować trochę pod siebie, to znaczy używam smaru, który trochę spowalnia tę kostkę, przez co lepiej ją kontroluję i układam, osiągam lepszy czas. No i wciąż wydaje mi się, że potrzeba jej trochę wyrobienia. No, miałem ją dopiero tydzień, powiedzmy. Więc to nie jest wystarczająco duże układanie, żeby wyrobić sobie taką pełną opinię. Na tym egzemplarzu raczej nie zdarzały mi się popy jakoś bardzo, z tego co pamiętam. Zdarzały mi się zacinki po prostu. Ona przez jakiś czas była dosyć sucha i klekocząca. No myślę, że teraz jest w takim stanie, że całkiem fajnie mi się na niej układa. Myślę, że ta kostka może być potencjalnym mainem. Musiałbym na niej układać zdecydowanie dłużej, żeby się do niej przekonać tak w 100%. Ale myślę, że na pewno jest porównywalna z MGC, którą układam do tej pory.
30 września WinCube wypuścił nową wersję kostki Starry Night. Ta wersja wprowadza podwójną magnetyzację dzięki systemowi Balcor, który dodaje magnesy do mechanizmu łączącego narożniki z rdzeniem. W założeniu dzięki zastosowaniu podwójnej magnetyzacji kostka powinna być bardziej stabilna, a jej ruchy jeszcze płynniejsze. Waga tej wersji wzrosła ze 118 gramów podstawowego modelu do 123 gramów. Aktualnie dostępny jest jedynie wariant z powłoką UV oraz Balcorem, czyli nasza gwieździsta noc. Możliwe, że w przyszłości otrzymamy wariant bez UV, jednak data pojawienia się tego produktu nie jest jeszcze znana. Druga wersja WinCube'a, czyli WinCube Balcor, zupełnie mi do gustu nie przypadł. Ona była mega niestabilna i nawet po ściśnięciu i po próbach nasmarowania z marem, który trochę spowalnia, wciąż nie miałem nad nią pełnej kontroli. Od czasu do czasu zdarzają się popy wewnętrznych elementów, co też raczej nie pomaga w układaniu. Ewidentnie, często podczas solwów kostka mi wypadała z rąk nawet, co zupełnie mi psuło czasy. Nie mam pojęcia, co Balcor miał osiągnąć, ale ostatecznie rezultat przynajmniej dla mnie jest taki, że kostka jest zbyt niestabilna, żebym mógł stabilnie na niej układać i osiągać takie czasy, jak mam na MGC. Nawet jak widać po tym moim ułożeniu, da się na tej kostce osiągać potencjalnie dobre czasy i być może jest to kwestia przyzwyczajenia. Na ten moment zdecydowanie wolę pierwszą wersję, czyli WinCube'a, bez Balcora. I myślę, że ona ma trochę większy potencjał, tym bardziej, że jest tańsza, więc raczej skłaniałbym się, jeśli miałbym komuś coś polecać, to raczej polecałbym WinCube'a w wersji standardowej. Czyli każdy w ofercie wina znajdzie coś dla siebie. Kostki przygotowane przez firmę WinCube spełniają zatem swoje założenia, wypełniając tym samym lukę na rynku kostek 4x4. Nie trzeba było jednak długo czekać na odpowiedź konkurencji. Moju przygotowało nie jedną, nie dwie, nawet nie trzy, a cztery wersje swojego nowego produktu, który także celuje w ten segment układanek. Firma HALCUBE dostarczyła mi jeden z tych modeli, więc wkrótce możecie się spodziewać kolejnej recenzji, gdzie sprawdzimy, czy AOSU w wersji 7 okaże się prawdziwym game changerem. Chciałbym podziękować firmie HALCUBE za sponsoring techniczny kanału. Wszystkie recenzowane produkty znajdziecie na ich stronie halcube.pl. Dzięki za dzisiaj.